Z Wisłogrębca do Katowic. Już trochę zrobiłem kilometrów rowerem i teraz muszę wrócić do domu. Jedziemy teraz z Ustronia do Katowic. Wracamy do domu. Z Ustronia do miejscowości Chybimnich. No, w celach zdrowotnych ze skierowaniem do lekarza miałam. Z Libiąża. Jedziemy do Wisły uzdrowisko na wczasy. Konkretnie to muszę ujawnić. Tychy, Wisła, uzdrowisko, ewentualnie Głębce. Dzisiaj jedę z Katowic do Ustronia Zdroju. Mam tam przyjaciółkę, która tam mieszka. No i przy okazji też może odwiedzę mojego dentystę. Wygodniej z wózkiem, no tak jakoś spokojniej. Przyjemniejsza podróż, przynajmniej ten miał pierwszą podróż pociągiem. Jest po pierwsze wygodniej, tak, nie trzeba szukać miejsca parkingowego przede wszystkim, a w takich miejscowościach jakichś wypoczynkowych, no to jednak jest problematyczne potem. No i można dojechać wszędzie, wracać tego samego dnia, nie ma problemu. Mam samochód i jak twierdzi mój syn i mąż, jestem dobrym kierowcą, to jednak znacznie przyjemniej jest podróżować kolejami, dlatego że można coś w trakcie właśnie podróży zrobić jeszcze, poczytać. Mam tutaj robotę, już ją właśnie zaczęłam, także to jest bardzo takie właśnie przyjazne, tak bym powiedziała, podróżowanie. Pociąg daje przestrzeń. Mogę nogę wyprostować, nie będę z panią się teraz kopał, wytrzymuję. I ta przestrzeń powoduje, że wolę niż autobus. Ale ja uwielbiam pociągi. Jest taka stacja Tychy, lodowisko w Tychach. O dziwo windy jeżdżą. Mogę zjechać windą. Krajobraz. Przepiękny krajobraz. Tak, można pooglądać, z ludźmi porozmawiać. No jest przyjemniej po prostu, no i całkiem inaczej się podróżuje, a samochodem, nie to, że tutaj jest na przykład, no ochrona też środowiska jest, prawda? No bo samochodem, jak wyjedzie ileś tam samochodów na ulicę, a tutaj, no jednak jest całkiem co innego. Podziwiam jeszcze widoki. A tak, to później już blisko do domu, także... Rozmawiamy. Zabraniam żonie oglądać telefon. Także rozmawiamy. Przede wszystkim rozmawiamy. Czytam, bo nigdy na to nie mam czasu. Rozwiązuję krzyżówki. No, oczywiście pytanie jest tendencyjne, powiedziałabym, bo oczywiście, prawda, to wchodzenie przez okno albo podawanie właśnie bagażu, żeby już tam zająć sobie miejsce i tak dalej, także takie rzeczy bywały. Czy na przykład sytuacja, pamiętam kiedyś, że nie mogłam otworzyć w takim starym wagonie drzwi, pojechałam sobie dalej, bo w żaden sposób nie mogłam uchylić, to była dość mroźna zima, więc wszystko przymarzło. No takie były po prostu uroki. Wesoło było w ogóle, siermiężnie. Jeszcze niektóry tabor kolejowy po remontach jeździ, więc jak pani z zamkniętymi szeroko oczami wsiada i słyszy zgrzyty, inne elementy takie rozrywkowe, to pani wie, że stary EN 57 bodajże, masakra. A teraz Elfik, proszę panią, wchodzę, mam wysuwany stopień, mogę się wczołgać, podtrzymać jedną rączką, bo mam bark rozciaskany. Spotykali się ludzie po prostu i byli ze sobą, a teraz to każdy, jak pani widzi, w drugą stronę obrócony. No dokładnie. A wtedy to naprawdę wsiadło się do wagonu, jechaliśmy nad morze do Sianorzem, no nie? Dwa razy byliśmy w Sianorzętach, no to naprawdę ludzie się świetnie bawili w pociągach. No. A teraz jest takie wszystko zamknięte w sobie. No, chyba więcej miejsc na rowery, bo czasami jest problem. Nie, jeżeli chodzi o pociągi kolei śląskich, no to jest wszystko w porządku, fajnie się wjeżdża z wózkiem, są te podjazdy dość wysokie, więc super. Miejsce się też znajdzie. Jak jest dużo rowerów, no to jedynie jest problem, no ale tak to nie ma najmniejszego problemu. Jak dla mnie jest w porządku. Nawet dla takich kaleg jak ja, co ma nogę złamaną po złamaniu, nie, jest dobrze.
Jest wszystko naprawdę w porządku, jest idealnie. Nie ma się do czego naprawdę doczepić. Jest czysto w ubikacjach, czysto wszędzie. Naprawdę, jest w porządku. No w zasadzie nie. Jest bardzo czysto, przyjemnie, obsługa też zupełnie jest profesjonalna, także nie. Oczywiście, że czasem chciałoby się, żeby na jakiejś trasie był pociąg z miejsca zamieszkania. Ja mieszkam w Sosnowcu i muszę dojechać do Katowic, żeby tutaj do Wisły Głębce dojechać tym pociągiem, prawda? Mam przesiadkę, muszę tam czekać pół godziny czy coś. Byłoby fajnie, gdybym wsiadała w swoim własnym mieście, no ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe. To na pewno klasa jazdy, tylko jeszcze trochę jest ich za mało może, ale tak to wszystko jest fajnie. No więcej pociągów na pewno, bo to co było kiedyś to jest bez porównania to co jest teraz. Że na pewno pasażerów też byłoby więcej. Cieszyn, Czechowice, Katowice, na pewno jak ich będzie więcej, na pewno pasażerów też będzie więcej.